Witajcie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak się ubrać w dojrzałym wieku. Czyli jak zachować styl, szyk i grację w dojrzałym wieku, żeby sylwetka była, żeby zachować i sex appeal, jak i również elegancję, i szyk, i smak. Ja tutaj dostałam bardzo dużo pochlebnych komentarzy odnośnie właśnie stroju, odnośnie stylu i panie prosiły, żebym zrobiła filmik o tym, jak dobierać kreację, jak dobierać styl do siebie. I słuchajcie, ponieważ ja szczerze mówiąc, specjalnie się nie zastanawiam nad konkretnym strojem. Ja często robię tak, biorę jedną rzecz i rozglądam się w szafie, co do niej by pasowało. I patrzę, o, to, to, to. I teraz, czy każdy kolor pasuje do każdego koloru? Według mnie tak. Może być na przykład szafirowy, tak jak moja sukieneczka, połączony z turkusem. Albo szafirowy połączony ze zgniłą zielenią. Może być również połączony z bielą, a może być również połączony z fuksją. I słuchajcie, panie mają różne gabaryty. Są osoby bardzo szczupłe, średnie, i osoby tęższe. I teraz, jedne panie mają duży biust i na przykład duży brzuszek, inne są płaskie, mają mały biust, albo są płaskie, mają duży biust. I teraz, wydawałoby się, że jeżeli ktoś ma brzuszek i chciałby go zatuszować, to co robi? Co niektóre osoby najczęściej robią? Zakładają luźne rzeczy. A to jest błąd. Jeżeli macie już swoje kształty kobiece, nie zakładajcie luźnych rzeczy, tylko wypasowane. Dlatego, że jeżeli macie biust, macie brzuszek, nie szkodzi, że to będzie was opinało. Będzie właśnie idealnie, bo jeżeli macie na przykład dość duży żołądek, dość duży brzuszek, i pomyślicie sobie, ach, założę taką luźną bluzkę, to tak nie będzie tego brzucha widać. Ale może samego jako brzuszka nie będzie uwydatniony, ale będziecie wyglądały o wiele grubiej, niż jesteście w rzeczywistości. Dlatego, że weźcie na przykład osobę z bardzo dużym biustem. Jeżeli jest bardzo duży biust i założy się obcisłą bluzkę czy sukienkę, ten biust wygląda ładnie, ale jeżeli założy się luźną, to wygląda się tak szeroko, że ohoho. I ja namawiałabym wszystkie panie, które mają bardzo kobiece kształty, czyli i duże bioderka, i brzuszek, i troszkę sadełka, i tu, i tu, to powinny właśnie mieć rzeczy obcisłe, bo wtedy nie ma nadmiaru tego ubrania, ponad jeszcze te nasze fałdki i wszystko jest zminimalizowane. Natomiast jeżeli chcecie ukryć te fałdki i założycie szerokie, to wyglądacie szeroko. Więc wszystkie panie, które mają kobiece kształty, proszę zakładać rzeczy wypasowane. Są sukienki z tak zwanymi francuskimi cięciami. Mogą być to sukienki elastyczne, mogą być to dzianinowe, takie, które przylegają do ciała. I teraz długość. Uważam, że mini jest fajny, ale tak naprawdę do 20 paru lat. Natomiast już jak macie 40, 40 parę, 50, 50 parę, najbezpieczniejszą w wieku 40 jest do połowy uda. Jeżeli jest półmetek 45 i więcej, wtedy już przed kolanko, potem do kolanka, a również i młodsze, i
dojrzalsze panie bardzo ładnie wyglądają w sukieneczkach, gdzie kolanko jest zakryte. Nie każdy ma ładne kolana i nie każdy chce te kolana pokazać. Wtedy wybierajcie sukienki tuż za kolanko, tak, że jak usiądziecie, założycie nóżkę na nóżkę, będzie ładnie widać całą łydkę. Natomiast jak stoicie i nie chcecie tego kolanka pokazać, bo akurat nie macie go najpiękniejszego, to macie to kolanko zakryte. Jeżeli macie ładne kolana, stosujcie sukienki tuż przed kolanka. Ale nie przejmujcie się, jeżeli macie na przykład grubsze łydki czy grubsze uda, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli udo jest ładne i łydka jest ładna, to czy ona będzie taka, czy taka, czy taka, czy taka, zawsze będzie ładna. I musicie nauczyć się akceptacji własnej figury. Jeżeli całe życie miałyście kobiece kształty, to pokochajcie się, bo kobiece kształty są wspaniałe. I zazwyczaj jest tak, że lubimy to i chcielibyśmy być tacy, jakimi nie jesteśmy. I panie, które mają kręcone włosy, chcą mieć proste włosy. Panie, które mają kobiece kształty, chcą być płaskie i szczupłe jak kartka papieru. Ale każdy ma już przynależną do siebie figurkę i uważam, że powinien ją zaakceptować. I wszystkie panie, czy są szczupłe, czy są tęższe, jeżeli mają zgrabną figurę, mają wcięcie, powinny nosić obcisłe ubranka. A nawet jeżeli są osoby, mają taką urodę, że mają dość, no prawie że brzuszek tak na równi biustu. Taką mają urodę. I wtedy przyległa, obcisła sukienka też wygląda korzystnie. Natomiast wszystkie szerokie, kloszowe wyglądają ładnie, ale jak jest bardzo szczupła jak palec osoba, bo wtedy widać, że ta sukienka na niej wisi i jak ona, nie wiem, czy tak położy rączkę, czy gdzieś się oprze o stół, to widać, że ona tego brzuszka nie ma. Ale jeżeli już macie gabaryty i jeszcze założycie kloszowe, to się zatrzymuje na tych gabarytach, nie wygląda to ładnie. Więc starajcie się, panie, które macie kobiece kształty, kupować płaszcze wypasowane, sukienki wypasowane i pasowane bluzki. Natomiast kobietki chudziutkie jak paluszek mogą sobie pozwolić na kloszowe futro, kloszowy płaszcz, kloszową sukienkę lub ściągającą w talii, ale wtedy trzeba mieć małą talię. Musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli podkreślicie talię, to bez względu na to, jakie macie biodra, to wyglądacie lepiej z mocno ściśniętą talią, nawet jeżeli te biodra są lekko zaokrąglone, a nawet jak są bardzo zaokrąglone, to jeszcze lepiej wyglądacie. Na przykład ja teraz bardzo zeszczuplałam. Ja kiedyś miałam te bioderka takie, wiecie, o, wypukłe. Teraz się tak trochę spłaszczyły. Ja nawet wolałabym właśnie mieć takie, jak miałam, bardziej wypukłe. Bo wtedy, jak są spore biodra, to talia wydaje się węższa. I kochane moje panie, jak być atrakcyjną? Pierwsza rzecz, polubić siebie. Polubić siebie, podobać się sobie i cieszyć się taką figurą, jaką macie. Bo jeżeli będziecie cały czas myśleć, że tamta jest ładniejsza, że tamta jest szczuplejsza, to wtedy nie będziecie czuć się dobrze w swojej skórze i cokolwiek byście nie założyli, nie będziecie miały tej pewności siebie. A jeżeli macie pewność siebie, to jakąkolwiek kreację nie macie na sobie, ale głowę macie wysoko podniesioną i w przenośni, i dosłownie, wtedy widać to piękno. Widać to piękno. Uczcie się podkreślać swoje zalety. Podkreślać to, co macie ładnego. Jeżeli macie ładne oczy, to je wyeksponujcie, wytuszujcie rzęsy, podkreślcie te oczy. Jak macie ładne usta, podkreślcie te usta. Jak macie ładne łydki, noście sukienki przed kolanka. Jak macie duży, ładny biust, eksponujcie biust. I
Teraz powiem Wam może o swoim stylu, bo nie jestem jakąś specjalną znawczynią, ale mogę powiedzieć o swoim stylu. Powiem Wam, jakie ja lubię rzeczy i w czym mnie jest dobrze. Jeżeli macie bardzo długą szyję, będzie Wam bardzo ładnie w golfach. Jeżeli szyja jest krótka, ładnie jest we wszystkich dekoltach w serek. Bardzo ładnie jest też karo. To jest taki prostokątny dekolt. Ja bardzo lubię takie dodatki bardzo subtelne. Na przykład mam sweterek, który jest biały, w drobniusieńkie szare groszki i szara kokardka, tu szara kokardka i rękaw 3/4 i szara kokardka. Uwielbiam rękawy 3/4 i spodnie 7/8. To jest bardzo wskazane dla pań, które mają szczuplutką łydkę, tak zwaną pęcinkę, szczuplutką kostkę. Wtedy jak macie spodnie 3/4, pięknie to wygląda. Natomiast jeżeli kostka jest prosta, zlewa się z grubością łydki, wtedy noście spodnie do samych kostek, bo macie wtedy wydłużoną całą nogę. Natomiast jeżeli macie właśnie bardzo szczuplutką kosteczkę, to wtedy przepięknie wyglądają wszystkie tak zwane seselijki, spodnie 7/8. Ja mam prawie wszystkie spodnie 7/8 i rękawy 3/4 lub takie jak te do łokcia. Chociaż on też jest prawie 3/4, tylko tutaj jak mam opardę, to on się ściąga. I bardzo seksowną i bardzo ładnie podkreślającą nóżkę bucik to bucik na szpilce. Ale nie musicie mieć tych wysokich. Ja Wam tu robiłam prezentację swoich butów, mam takie jedne miętowe buty z kokardką. Strasznie, jest tak wysoki obcas, że ja prawie, że słuchajcie, w tych butach stoję na palcach. Nie są wygodne, ale obcas wysokości 9 cm możecie przetańczyć całą noc. 10 jeszcze też ujdzie, a najfajniejsze są takie 5 cm. Mówiłam Wam, że ja najbardziej kocham takie właśnie buciki lub kaczuszki. Ja nawet w domu lubię chodzić w pantofelkach na lekkiej właśnie kaczuszce. I nie bójcie się łączyć kolorów ze sobą, takich, które wydawałoby się, że nie pasują. I już kiedyś Wam mówiłam, że amarant lub fuksja pasuje przepięknie do szafiru. Do szafiru. Jeżeli macie tonację brązu, to starajcie się dopasować. Na przykład, ja miałam to ostatnio taką marynarkę brązową z takimi włożeniami kawa z mlekiem. I sukieneczkę miałam też kawa z mlekiem. Czyli bardzo ładnie wygląda kreacja, jeżeli łączy się z kolorami pochodnymi. Czyli jeżeli jest kolor brązowy, to począwszy od beżu, od kawy z mlekiem do brązu, aż do czekolady. Wtedy to wszystko tak ze sobą współgra. Natomiast ostre kolory, takie jak ten szafir, pięknie właśnie pasuje z fuksją. Ja mam opatrzoną taką właśnie kolejną fuksję, ale na razie właśnie mam tą, bo nie mam tych swoich przepasek na głowę zbyt dużo. Dzisiaj, słuchajcie, byłam na onkologii. Byłam w takim kombinezonie i miałam, tą przepaskę właśnie miałam. I słuchajcie, jedna pani do mnie dochodzi i mówi: ja panią bardzo przepraszam, ale ma pani śliczną chusteczkę na głowie. Jak pani, czy to jest taka kupiona, że się ją zakłada, czy ona jest zawiązana? No i wytłumaczyłam kobiecie, że jest to normalna chusteczka zawiązana na kokardkę. Tak sobie wystylizowałam. Ja kocham też rzeczy luźne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zimowy strój wierzchni, lubię szerokie futra. Lubię, żeby futro było poszerzane, rękawy lekko poszerzane. Wtedy albo reglanowe. Tak samo uwielbiam takie swetry reglanowe, uwielbiam bluzy reglanowe. Lubi, jak są ramiona duże,
właśnie Tommy Mugler ma taki styl, że ma właśnie szerokie ramiona i jeżeli chcecie optycznie zwęzić talię, załóżcie szerokie ramiona, czyli z poduszkami i podkreślcie paskiem mocno talię. Wtedy figurka jest seksowna, bo talia jest malusieńka, tu są ramiona, tu są biodra i no mnie to się podoba. Taki styl naszej słynnej Marilyn Monroe, blondyneczki. I nie bójcie się, panie, które macie piękne biusty, pokazywać i eksponować te biusty. Zerknę jeszcze, co ja tutaj sobie... Aha, akceptować swoje wady. Właśnie. Nauczcie się, miłe panie, akceptować swoje wady. Na przykład, ktoś ma malutki biust. I taki ma. Więc przeproście się z tym biustem i po prostu macie taki biust i taki kochajcie. To, że biust jest mniejszy czy większy, nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Każdy biust jest ładny. Każdy. I jeżeli właśnie chcecie podkreślić biust, ściągajcie się w talii. Wtedy i biust, i bioderka zostaną wyeksponowane. Cóż jeszcze o doborze? Dobór mojej stylizacji jest bardzo często taki spontaniczny. Ja coś tam złapię, założę, szybciutko patrzę, co powiedzmy tutaj sobie dołączyć i okej. Patrzę, czy to pasuje i jest okej. Jeżeli nie macie takiego wyczucia swojego, to starajcie się łączyć kolory właśnie pochodne. Czyli jak macie szafir, to od szafiru do błękitu, przez szarość do błękitu i do bieli. Jeżeli macie kolor szary, to od grafitu do jasno-szarego aż do białego. Jeżeli macie fuksję, powiem Wam, przepięknie łączy się właśnie z szafirem. Ja mam dzisiaj taką fuksję na ustach. I uważam, że fuksja bardzo właśnie potrzebuje takiej apaszki w kolorze fuksji, żeby, lub ciemnego amarantu, żeby właśnie pasowało mi to do szafiru. Ale fuksja pasuje również bardzo ładnie do błękitu. Błękit połączony z szafirem, z granatem i z różem bardzo ładnie ze sobą współgra. Ja lubię rzeczy jasne. No, sukienka jest ciemna, ale raczej mnie jest dobrze w jasnych rzeczach. Ja się dobrze czuję. Czyli biały, ekry, kremowy, beżowy, takie kolory podstawowe, rozbielone. A jeżeli chodzi o kolory konkretne, to bardzo lubię właśnie szafir i amarant. To są dwa silne kolory. Jest mi też bardzo dobrze w zielonym, jak i w khaki takim, jak i w turkusie i zgniłej butelkowej zieleni, bo mam zielone oczy. Jeżeli macie oczy niebieskie, będzie Wam pięknie w takim kolorze, przepięknie i w błękicie. Jeżeli macie oczy brązowe, będzie Wam cudownie w kawie z mlekiem i we wszystkich pochodnych, czyli kupujecie spódnicę, która jest czekoladowa. Ja na przykład robię tak, kupuję jedną rzecz i ona wisi w szafie miesiąc, dwa, czasami rok. I jakoś nie mam jej do czego założyć. Potem raptem widzę jakąś marynarkę beżową, jasno-beżową i mówię, ojej, przecież mam czekoladową spódnicę. I kupuję tą marynarkę, bo musicie pamiętać zawsze, jak chodzicie po sklepach, jakie rzeczy macie w szafie, żeby nie kupować od sasa do lasa. Interesować się takimi kolorami i takimi rzeczami, które będą Wam pasować do tych, które już macie. I wtedy macie tą spódnicę, którą zakładaliście, na przykład czekoladową spódnicę zakładaliście z beżową koszulą, z białą koszulą, z na przykład z taką nawet takim beżowo-szarym kolorem.
możecie również połączyć zieleń, taką zgniłą, taką troszkę, taką jak liść, jak dojrzały liść, z różem, z ciepłym, takim baby różem. To też jest piękne, piękne połączenie. I starajcie się właśnie zawsze zwracać uwagę na to, co już macie w szafie. Wtedy, jeżeli będziecie o tym pamiętać, to kolejna rzecz kupiona będzie Wam zawsze do czegoś super pasowała. A potem nawet można pomieszać. Cóż jeszcze powiedzieć o tym stylu i szyku? Myślę, że wystarczy naprawdę zachować takie reguły, że panie, które powiedzmy mają już swoje lata, są dojrzałą kobietą, starajcie się kobietki, żeby ta sukienka była najkrótsza 20 cm przed kolano. To jest, uważam, najbardziej bezpieczne. Najlepsza jest tuż przed kolanką. A jeżeli na przykład kobieta, która ma bardzo ładną figurę, a ma na przykład no już powyżej, blisko 50 i zakłada króciutką sukienkę. To, że ma ładne nogi, to jest niesmaczne. Weźcie Melanię Trump, bo ja się na niej wzoruję. Melania Trump ma bardzo zgrabne nogi. Była modelka. Jest wysoka. Ale czy ona na spotkania, które są z jej mężem, głowy państwa, nosi krótkie sukienki? Nie. Zawsze ma zakryte kolano, zauważcie. Albo jest do połowy łydki, albo do kostek, albo to są spodnie. Szerokie zazwyczaj, nie obcisłe. I jak ubrać się na jaką okazję? Jeżeli idziecie na przyjęcie, czy imieniny, czy urodziny, gdzie będzie dużo młodych ludzi, możecie sobie pozwolić na ekstrawagancję, uważam. Czyli troszeczkę krótsza sukieneczka. Natomiast jeżeli idziecie w miejsce, gdzie jest dużo dojrzałych pań, takich jak Wy, a nawet jeszcze starszych, i nie są tak zgrabniutkie jak Wy, nie są tak szczupłe, nie zakładajcie krótkich sukienek. Załóżcie długą, załóżcie za kolano, załóżcie taką sukienkę, która jest jakby bliższa tym osobom, które tam będą, niż Wam. I wtedy i Wy będziecie wyglądać elegancko, i nie będziecie narażać się na jakieś uwagi, i myślę, że będzie Wam też miło, że właśnie jakby się zlewacie też z tym towarzystwem. Każdy, słuchajcie, ma swój styl, w którym czuje się dobrze. Mam znajomą, której nigdy, słuchajcie, nie widziałam w takiej sukience jak ja, powiedzmy, przed kolanem. Nigdy. Jest w moim wieku, ale nigdy nie widziałam jej, żeby miała odkrytą łydkę nawet. Zawsze nosi sukienki długie, do kostek. Takim, lub spodnie. Taki ma styl i tak się ubiera. I też Wy, jeżeli macie dany styl, to tego stylu się trzymajcie. Bo wtedy jesteście zgodne ze swoimi przekonaniami i dobrze się czujecie w danym stroju. I musicie wiedzieć, że to, co Wam się podoba na innej osobie, wcale nie musi być Wam w tym ładnie. I starajcie się dopasowywać stroje i sukienki do siebie. Czyli spodoba Wam się coś na kimś, dlaczego nie? Możecie pójść wyszukać taką rzecz, ale wejdźcie do przymierzalni i załóżcie to na siebie. I zobaczcie, czy Wam w tym jest dobrze. Bo nie zawsze to, co widzimy na kimś, wygląda dobrze na nas. Mnie też nie we wszystkim jest dobrze. Są osoby, którym jest dobrze w takich rzeczach, w których mnie na przykład nie jest dobrze. I ja takich rzeczy nie kupuję. I tak samo Wy musicie sugerować się własną figurą, własnym gustem i własnymi gabarytami. Ale pamiętajcie, że nawet przy większych gabarytach sukienki dopasowane sprawdzają się rewelacyjnie. A nawet lepiej niż przy osobie szczupłej, bo wtedy pokazana jest cała figura kobieca. Cóż tu jeszcze ja chciałam Wam powiedzieć?
Oglądam taki program, gdzie grupa osób, czy jedna osoba ubiera takie metamorfozy. Ubiera jakąś kobietę, która jest troszkę zaniedbana, bo ją tam nawet tak upiększają. I powiem Wam, że nieraz nie zgadzam się z tą osobą, bo widzę, że ona dobrała na przykład danej osobie tragiczny, no tragiczny strój. Kobieta miała piękne, zgrabne nogi, a ona jej dała sukmanę taką. Kobieta miała krótkie nogi. No, według mnie wyglądała tragicznie. Jeżeli macie długie nogi, wtedy noście, nawet pozwalajcie sobie na 3/4, 7/8 długości. Jak macie krótkie nóżki, noście długie spodnie. Bardzo ładnie wyglądają luźne spodnie, czy marszczone, ale ściągnięte w talii. Ja kocham wysoki stan. Ja lubię mieć wszystko wysokie aż do talii. Nie lubię tych spodni takich do połowy brzucha. Ja kocham wysoki stan. I powiem Wam, że w wysokim stanie wygląda się i z przodu ładnie, i z tyłu. Bo z tyłu jest pięknie zaokreślony kształt pośladków, jak gruszeczka. Czyli zwężony na górze, poszerzony do dołu. Natomiast jak założycie spodnie takie, które są do połowy brzucha, to już wcale nie widać tej Waszej talii. Więc ja jestem zwolennikiem spodni wysokich do samej talii. I wszystkie właściwie takie spodnie mam i takie kupuję. Nawet dżinsy. Nie noszę takich właśnie, tylko bardzo wysokie. I to jest również, uważam, stosowne dla dojrzałych kobiet właśnie. Chociaż znam kobietę w moim wieku, ale bardzo szczupła i bardzo płaska, taka deseczka. I ona nosi właśnie te spodnie, takie biodrówki. Ale jej jest dobrze, a mnie nie. Więc pamiętajcie, że nie zawsze to, w czym dobrze jest koleżance, jest również dobrze Wam. I tak dzisiaj troszeczkę na temat właśnie stylu, szyku i gracji. Część osób chciała, żebym pokazywała takie stylizacje, ale powiem Wam, że muszę jakoś inne lokum na to przygotować, żeby móc właśnie ładnie przedstawić, zaeksponować całą sukienkę, całą spódnicę, całą bluzkę, bo tak tutaj, wiecie, w tym to jakoś tak, no, w ogóle nie będzie miało racji bytu. Więc moje miłe panie, pamiętajcie o tym, że jak już się minie 40, jest się pod 50, to proszę pamiętać, żeby 2/3 uda było na pewno zakryte i zawsze będziecie, cokolwiek nie założycie, wyglądać ładnie, elegancko, z klasą i z szykiem. I tyle byłoby na temat stylu, gracji i wieku. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki.